Z patelniami w dłoni i zapasem tofu. W ten sposób młodzi aktywiści przystąpili do akcji, która ich zdaniem miała pokazać, że nowy rynek łazarski to betonowa pustynia, rozgrzana i nieprzyjazna mieszkańcom. Postanowiliśmy symbolicznie usmażyć tofucznicę, czyli roślinną wersję jajecznicy na płycie rynku łazarskiego. W proteście, w pokazaniu, w zasymbolizowaniu tego, jak bardzo zabetonowana jest to przestrzeń i jak bardzo się z tym nie zgadzamy. To także protest przeciwko tak zwanej betonozie. Pisał o niej Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Jego zdaniem polscy urzędnicy usuwają z przestrzeni publicznej zieleń i zastępują ją betonem. Według niego betonowanie parków i skwerów politycy traktują jako rewitalizację. Rozmawialiśmy o tym na naszej antenie z zastępcą prezydenta Poznania. Ma być przede wszystkim rynkiem handlowym, więc musi spełniać funkcję też higieny prowadzenia całej działalności. Mieszkańcy w konsultacjach społecznych oczekiwali, że pojawią się też tam skwery rekreacyjne, więc będą 3 skwery. Według zastępcy prezydenta rynek łazarski został zaprojektowany zgodnie z potrzebami wskazanymi podczas konsultacji przez mieszkańców. Duży plac oprócz funkcji targowej ma być też miejscem spotkań oraz imprez kulturalnych. Projekt wybrano w konkursie przed 5 laty. Stoimy dosłownie od 5 minut i już jest tutaj ciężko jakkolwiek egzystować. W czerwcu podobną akcję jak ta na Łazarzu zrobił 19-latek z Krzeszowic w Małopolsce. Zrobienie jajecznicy na płycie rozgrzanego rynku zajęło mu kilkadziesiąt minut. W ten sposób protestował przed wycinką drzew, które dają cień i obniżają temperaturę w najbliższym otoczeniu. Z jednej strony otrzymywaliśmy informację, że faktycznie mieszkańcom się ta przestrzeń nie podoba, że jest tu gorąco, nie da się tutaj przebywać, co zresztą myślę widzimy stojąc tu od kilku minut. Z drugiej strony mieszkańcy podnosili, że ta przebudowa ma pewne plusy, chociażby, że będzie tu czyściej, schludniej. Coraz więcej pytań mieszkańcy kierują też w stronę władz miasta. Przy okazji zbliżającej się przebudowy areny, obawy przed betonozą studzi zastępca prezydenta, według którego obie inwestycje przyniosą więcej zieleni niż było do tej pory. Pod hasłem walki z betonozą, która mi też jest daleka, jeżeli traktujemy ją jako działania związane z poszerzaniem terenów zieleni w naszym mieście, z ochroną istniejących, ale mamy wrażenie, że dochodzimy od skrajności do skrajności. Przebudowa rynku łazarskiego trwa od początku 2020 roku i powoli dobiega końca. Prace mają zakończyć się na jesień tego roku. Koszt inwestycji to 42 miliony złotych. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.